Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną? Siostra. Ja. I dzisiaj gramy w Spiritfarera. Na początek, zanim pogadamy o obiedzie z naszym wspaniałym żabełem, pora postawić wytapialnię metal, o ile mamy na nim miejsce. Musimy powiększyć łódź. Nie, jest taka pewna magiczna właściwość, która pozwoli nam to wstawić. Prawdopodobnie. Chociaż... Nie. Nie. Nie, da rady, tylko muszę jeszcze bardziej to ukrywać. Trzeba pozmienić. Nie, właśnie tyle, bo to był chyba brakujący element. Okej, okay, uwaga, no. I mamy. To teraz, kiedy mamy już metalownię, to... What's for dinner? Tak, co na obiad? Burczy mi w brzuchu. O, widzę, że mam trzy nowe rzeczy w kuchni. Masz narzędzia, żeby wykarmić armię. Potrzebuję małego czegoś na podniesienie się. Coś, co przytrzyma mnie na godziny. Trochę pork chopów, czyli kotletów z prosiaka. Tak zwanych schabowych. Ja jeśli miałbym dostęp do swojej kuchni, moje przyprawy i moje markę tam przy moim domu, mógłbym trochę zarobić. Tylko nie wiem, jak tutaj to się tym zająć. Musisz po prostu się do tego dostosować i zrobić jakoś w biegu. Ale swoją drogą, nie wiem, jak to jest z pieczonym. Okej, dobra. No właśnie, czym jest gotowanie? Ukłamywanie coś tam, no nie pomoże ci z tym. Dobra, mniejsza o to. Mądre słowa, które twoja prababka kiedyś mi powiedziała. Co za kobieta. Okej? Okay. Co? A, przepis, myślałem, że to. Tam tu mamy tylko zbożoną sałatkę. Dobra, zobaczmy przepis na pork chopa. Gdzie to jest? Okej. Okay. Chyba to gdzieś zgubiłem. Musiało to być gdzieś wcześniej. Chociaż tego nie widzę. A ty, siostra, widzisz tu gdzieś pork chopa? Nie. O, jest. A, super. Pork. A skąd ja wezmę pork? Dobra, siostra, wytyczaj kurs na jakieś coś, gdzie sądzisz, że... na jakąś wyspę, gdzie sądzisz, że może znajdziemy trochę mięsa. Może to być wyspa, na której widać, że jest handlarz, albo wyspa, której nie znamy. Dasz radę? Po tym, kiedy to zrobisz, to ja pójdę się bawić w wytapianie. Na przykład tutaj można. Tutaj też można. A tam nie przepłyniemy, jest bariera, przez którą... No nie da rady przejść jeszcze chyba. Możesz oczywiście po jakieś te... skrzynki. Wszystko jest możliwe. Ja bym najpierw popłynęła tutaj. Dobra. I bym zahaczyłabym o skrzynię, a potem płynęła... To w takim razie wychodź, a ja chcę się pobawić w piecownię. Oho, trzeba węgiel tutaj dawać. A tutaj metal. Na czym to polega? Nie wiem. A, dobra. Koteł, weź drugie. Tylko wejdź do budynku, szybko. No wchodź do budynku. A, już jesteś. Kowadło, serio. Czekaj, nie, za mocno. Musi być w tym obszarze. Okay. Kiedy zielone? No, okej. Okay. Tylko jeden węgielik, więc pewnie tylko jedną rzecz będę zrobił. Teraz, dobra. Ale okej, fajna też gierka, nic szczególnego jak zwykle, ale może być. I tak jak myślałem. Tylko jedno jesteśmy w stanie stworzyć, bo za mało węgla. A, nie, dobra, jednak... Co? Jednak całą piątkę udało się na jednym węgliku. Okej. Fajnie, tylko po co nam miedź? Bo akurat tu powiem szczerze, nie wiem. Nie spotkałem się jeszcze z żadnym zastosowaniem dla miedzi. A to tylko Gwen, ale... Ona akurat chce pobyć sama, nie mam do niej wstępu nawet. Nie wiesz, że to możesz sprawdzić. Mam niespodziankę! I've got surprise! Dobra. Kot zajmie się tym wszystkim, ja pogadam z nim. Byłem głodny jak zwykle, więc no, zdobyłem trochę jagódek. Wziąłem trochę za dużo, proszę, dla ciebie. Mi idealnie jagodowy dzień, coś tam typu. Dobra, Swędek będzie głodny znowu, pewnie. Tak? Oj, jest strasznie głodny. To dzisiaj damy mu
coś, co musi być wielkości standardowej, a niech będzie sałatka. O Boże. O chłopie, uwielbiam jedzenie. Niech nadchodzi. No i już jest dobrze. Dobra. Ryż, mamy ryż. Coś nowego, tego jeszcze nie było. A to oznacza prawdopodobnie tylko tyle, że będę musiał go posadzić i albo zagrać na gitarze, żeby dostać pierwsze testy ryżowe. I jakieś warzywa. Dzięki, siostra. Co jest? Dzięki tobie będę mógł skończyć dom dla Summer całkowicie. Jak to? Zdobyłaś nasiona lika. No i? A to jest potrzebne do skończenia ostatniej ozdoby u Summer. Więc dzięki, siostra, jesteś po prostu farciarą dzisiaj. W takim razie wytycz kurs. Ty masz na jakąś wyspę. A ja zajmę się... No niestety czymś, co obiecywałem, że już nie będę robił, ale muszę. Brzdęk, brzdęk, brzdęk. Najpierw tutaj, bo chcę posadzić ryż. Brzdęk, brzdęk, brzdęk. A później tam na dole. Okej. Na szczęście to powinno szybko wyrastać, więc nie będzie problemów. Okej. Standardowo. Tak, chcesz się wtedy możesz ustawić jakieś przepisy, podlewać, zająć się czymś. Nie wiem, ścinaniem drzewa, tkaniem roślin, trzeba w sumie tych włókien, nie roślin. Wiesz, okaż przydatność kotele. Na razie to roślin, tak jakby trawę użyj, bo nie potrzebujemy płótena. A nic ci mogło się przydać, bo są częściej wykorzystywane. Zatrzymasz jeden z przycisków i jak zabłyśnie, to wtedy masz puścić. Jeśli puścisz później, dostaniesz trochę mniej, ale i tak dostaniesz. Oj. Nie wiem czemu... A, dobra. Odkryliśmy wyspę. Przerwało mi to granie na gitarce, ale spokojnie i tak. Mój główny cel został osiągnięty. Inaczej mówiąc, udało mi się wyrosnąć jedną roślinę. Żeby ryż tam posadzić zamiast niej. Więc tak jest dobrze. Dobra, kotel, starczy, starczy. Okej, ryż. Oczywiście podleję od razu, bo ryż lubi wodę. Bardzo dużo wody. I pora iść na wyspę, zwiedzać. Właśnie, w kuchni się coś robi, czy nie? Nie, ja już rzucam. Nie, szybko się tym zajmę, po prostu spokojnie, okej. Kukurydza, niech będzie z rybą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie jakieś paruszki rybne czy coś. Dobra. Już wskoczyłam. Brawo. Ty jesteś jakoś taka utalentowana, ja tego nie potrafię. Ale spokojnie, spokojnie. I oczywiście, kotu się bawi. A ty więcej w platformówki grałeś. No i... Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. O, grzyb. Dobra, tam coś jest. No, standardowo. Ciekawe, jakie ale to jest... Ale ładne drzewko. To jest chyba dąb. Już zbieram dąby. Ale nie jestem pewien. Wiem, że musiałem je zbierać dla kogoś, ale nie pamiętam już dla kogo i dlaczego. Ale zbieram. Oak, tak, tak. Dąb. Aha, co da się tam... Chyba zacząłem już rozumieć. Tu będzie potrzebna jeszcze jakaś zdolność, żeby tam się dostać. Po tą znajdźkę. Ale jaka to niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Pewnie jakiś potrójny czy poczwórny skok. A póki co? Są tu jacyś ludzie. Aha. Okej, okay. Dobra, nieważne. Aha. Chyba to, co najbardziej lubi w pluciu, to to, jaki talent jest potrzebny. Że tutaj po prostu trzeba mieć wyczucie czasu, celu i w ogóle. Że po prostu umiejętności, czysty talent jest potrzebny, tak dalej. Dobra, mniejsza z tym, on coś mówi ważnego. Aha. Mógłby pluć z wysokich budynków. Po prostu zawsze, kiedy tylko może. Kiedy tylko ma okazję, żeby trafić kogoś w głowę. Okej, dobra. 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 Cicho tam. Czyli oni po prostu gadają o pluciu. O. Spójrz na te wszystkie drzewa. Ale co on tu robi? Ale nieważne. Ścinamy. Okej.
ciekawe, mimo tego, że słyszałem o wielu problemach, które mają gracze, że podnieść kotę i znika, mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby default gdzieś przepadł. Nie wiem, czy to głównie dlatego, że bardzo często występujesz ty, siostra, jako default i gracz nie może zniknąć, czy może to jest kwestia tego, że mam jakiegoś pechofarta. O! Truszkawki. Kolejne drzewo. Dobra. Chyba widzę jakiś kamień. Nie jestem pewien co to, ale ważne, że jest kamyk. Co jest? W którą stronę? No, nie wiem, do ciebie najpierw. Czyli jednak faktycznie, jeśli źle się to skoordynuje, to się łamie piła. Dobra. Jest kamyk, chcesz to możesz go wykopać. Ja wykopię drugi kamyk obok. I co my tu mamy? Limestone i copper. Nie. Spodziewałem się, że ta wyspa będzie przydatniejsza, ale... No niestety, nie ma tu nic. To byłoby dla nas wystarczająco potrzebne na obecny moment, żeby tutaj to zrobić. Chociaż chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz, ewentualnie. Nie, dobra, nie da się tutaj zeskoczyć tak, żeby oni mogli do ciebie popluć. Myślałem, że będzie można. I dostanie się jakiś achievement za to, że pozwoliło im się popluć na ciebie. Dobra, to płyniemy na drugą wyspę? No musimy, przecież mówię, że musimy znaleźć kotlety dla Żabela. To w takim razie nie zrobimy może najpierw cięcie i przygotujmy po prostu jakieś materiały i inne rzeczy. Dobra, ja połowię. Rybne kary, nieźle. Dobra, no to do zobaczenia za chwilę, czyli w sumie jak będzie poranek. Witamy w kolejnym dniu. Gwiazdy jeszcze na niebie, ale już jest pora pobudek, więc chyba możemy spokojnie zająć się czymś tam. Nawigacja. Tak. Siostra, czyń honory. Ale zanim co, to ja jeszcze powiem jedną rzecz. Lik nam wyrósł, więc proszę bardzo. A. Nie stać nas na to, żeby postawić roślinkę. No tak. Jeśli chcesz, siostra, możesz też wskazać na jakieś meduzy. Czy coś, żebyśmy trochę zarobili. Czy coś. A, nie, do cebuloludzia. Cebuloludź. U niego można sprzedawać, to od razu zarobimy. I można kupić nasiona butelkownika. Pospolitego. Ej. W ogóle zobacz, jak tam z Żabełem i z innymi. Właśnie muszę nakarmić chyba, szczerze, ją. Remember his whole family life. Aha. Dobra. Ona nie lubi mięsa. Nie, niczego, co jest związane z zwierzętami i tak dalej. Okej. I nie chcę zjeść tego, jak nie chcę niczego... Okej. To jest jakieś grillowane warzywa dostanie, bo nie mamy something nic new. Pewnie jakieś nowe zlecenie. Zaraz zobaczę. Dobra. Dobra, kolejne zlecenie. Zlecenie na sztabki i węgiel. Find and collect. Niby to jest za mapę skarbów, ale to jeszcze nie teraz. Jakieś lepsze... O, to możemy zrobić. Oddamy trochę błyskawic, trochę galaretki, dostaniemy pieniądze, czyli już na stać mam cytrynit. Czyli cytrynian. Możemy w ogóle posprzedawać takie rzeczy, bo to wszystko jest do niczego niepotrzebne. Dobra, jesteśmy już bogaci. Zobaczymy, czy można coś fajnego u niego kupić. Oczywiście, że to, więc biorę. I butelki. Chcesz, to mogę... I tak, nie, butelek nie kupię. Posadzę oczywiście nasiona butelkownika, standardowo. Oczywiście ja to tak nazywam, ale nie wiadomo, co z tego wyrośnie. I możemy już nawigować w jakieś inne miejsce. Dobra, gdzie chcesz? Na majtuzy? Nie, mamy już pieniądze przecież, teraz... Najlepiej na jakąś wyspę. Już to mówiłem, musimy znaleźć po prostu mięso dla naszego Żabela. Nie tak daleko, czy gdzieś bliżej była jakaś. Ewentualnie standardowo mamy tutaj, wiesz, no... Dobra, to najpierw kartony. Tak? Dobra. To w takim wypadku teraz coś miałem zrobić? A, no jasne. Przerwę ci sobie mówienie prawdopodobnie, bo muszę ulepszyć dom Summer. A ja znikam w ogóle, jak ulepszasz dom. Możliwe. Uwaga, uwaga. Chyba teraz paprotkę. Patrz, patrz. Ona gra na instrumencie też. Czyli ona też na pewno może przyspieszać rośliny. Patrz, widzisz? Podczas płynięcia łowię. A ty masz jakiegoś farta? Wazon? Serio?
Nie, wazon? To wina. Ja rozumiem różne rzeczy, ale wazony? Łowię to, co mam. No okej, okay, ale... Skąd w wodzie wazon? Ty mi powiedz. Jest jakiś stary pewnie przewodnik dusz tam wrzucił. Ale wcześniej był tylko halon. Więc no. No widzę. Kot się cieszy, że wędka się rusza. To nie jest trudno łowić. Halibut. Coś tego typu. Tak. Dobra, jesteśmy przy kolejnych wrakach. Zobaczmy, co my tym razem mamy. Będę pierwszy. I... Lik. Lik i ryż. Jest w sumie dobrze. Znowu to takie rzadsze rzeczy. Ja w ogóle ile jeszcze Gwen zejdzie. Jak to się nazywa? Aha, tak, jeśli ona jest trochę zadowolona, to będzie grała na muzykę dla roślin właśnie. Czyli warto ją trzymać zadowoloną, dzięki temu będą szybciej rosły nam wszystkie rośliny. A i chyba kawa wyrosła przy okazji. Natomiast kawa... A Gwen nic nie potrzebuje przez ten czas? Nawet gdyby potrzebowała, to nie możemy do niej wejść niestety. Więc ona sama musi sobie poradzić. Widzisz? A nie, już ma... Żna? Co jest? Gwen zniknęła. Aha, czyli Gwen gdzieś znikła. Nie wiem, może trzeba pogadać z ludźmi, czy coś? Czyli najpierw jej nigdzie nie było i nagle znikła. Okej. Okay. Nigdzie jej nie ma. Super. W zamku dla gości też byłaś? Tak. Nie. Porozmawiaj z nim. Mhm. Where is Gwen? Aha. Nie, aha, czyli ona nie widziała Gwen przez jak... Przez dłuższy czas i uciekła. Ha. Ona chyba dobrze gada. Nie no. Sugeruję, że może to być willa. Z powrotem. To ja wyznaczę kurs, bo ty nie wiesz, gdzie jest willa. Wyznaczaj. Wątpię, żeby to było to, ale... Jeśli się wydaje, że tak. Chociaż właśnie to jest jedyna, tak naprawdę, szansa. Bo nikt więcej nie wiem. Willa ma czekać. O. Jeszcze tu jest jakaś jedna skrzynia ze schematami, więc chyba to tutaj będzie jednak. Ale teraz pytanie, jak ona uciekła ze statku, kiedy jedna łódź jest przymocowana i nie uciekła? Ech. No cóż. Trochę to dziwne, ale niech będzie i tak. Właśnie, muszę zobaczyć, jak tam ze smażeniem węgla. A, jeszcze dużo czasu. Zerwała ci się? Nie. Ja wyglądała, jakby ci się zerwała ryba, ale dobra. Ciekawa sprawa. Chociaż to wszystko może niestety... Co jest? Co się stanęło się? Co jest? Jakieś zaćmienie? Właśnie nie wiem! Jej spadające gwiazdy? Na to wygląda! Może to specyfika jakiejś wyspy, nie wiem. Ale takie... Wow! To jest bardziej rozbudowane niż myślałem. Tak, wygląda na to, że mamy zaćmienie. Trochę drewna. To krój drewno, jeśli chcesz. Nie, to jest po prostu... Grało więcej detali, niż bym się spodziewał. I nagle, jak gdyby nigdy nic wróciło do normy. Tak. Dobra. No dęby możesz, mamy ich akurat dużo teraz. W tych regionach są właśnie dęby zamiast tego wszystkiego. Oj. Nie najlepiej. Ale przynajmniej dwie deski, a nie jedna. No dalej dwie, więc mogło być gorzej. Teraz chyba gorzej nie mogło być. Mogło być, dalej dostajesz dwie. A najgorzej jak istnieje to jest jedna deska. Albo zero, nie jestem pewien. Ale tak czek, dajesz radę, więc ja nie będę narzekał. Wierzę, jak robię. O! No i tak, dziwna sprawa. Kot operujący piłę. W tartaku. Jestem zastępcą przewoźnika dusz. No wiem, ale i tak to dziwnie wygląda.
może idealnie mi wychodzi jak na razie. Tkanie. Tkanie jest łatwiejsze. Tak, ale chodzi o to, że mimo problemów, powiedzmy... O, w ogródku jest! Kotę ugichnął! O, co on robi? Często przecież stuka młotkiem w różne rzeczy, zgniałaś? Nie wiem, ale... Co on robi? Nie wiem, co to jest, ale wygląda jakaś stacja autobusowa. No bo ja coś takiego widziałam na mapce. Jeszcze mam gdzieś tym zainteresować zdecydowanie, ale jeszcze nie teraz. Jesteśmy prawie na miejscu, ale jeszcze trochę przed nami, więc no. W sumie nie wiem, co jeszcze można byłoby zrobić w tym międzyczasie. Poza tym, żebym metale potworzył, gdybym miał węgiel. Oczywiście węgla nie ma. Możesz spróbować połowić. No super, zasłaniasz! O, czyli tak, błędy tutaj była. Można było się spodziewać akurat z Niko. Nie wiem, czy ona wróciła, czy trzeba płynąć. Nie, zerknę. Nie wróciła raczej. Gdyby wróciła na statek, to był przecież wykrzyknik. Więc odpływamy znowu do willi, która jest istnym labiryntem. Jak to? No bo była labiryntem. I ale proszę, Gwen tutaj jest. Pięknie. Dobra. Jestem szybsza. Bo jesteś kotem, na czterech łapach biegasz w ogóle. Stella. Stella, ja... Wybacz. Przepraszam. Przepraszam, wybacz coś tego typu. Wybacz, że nawet przemyślałem sobie o tym. Nie rozumiem do końca chyba tego, ale dobra. Kończenie swoich dni w starym domu rodzinnym to jest takie klisze. Do rdzenia czy coś takiego. Nie jestem w stanie siebie wytłumaczyć. Po prostu chciałam to zakończyć, rozumiesz? Zdecydować po swojemu, jak odejdę. I nie pozwolić zostać sobie zabrana czegoś, tak? Byłam słaba, wybacz. Ach, co za ironia. Oj, cóż, czuję się teraz tak strasznie samolubnie. Czasami... chciałbym być jak to, jak ty. Ale rzadko. I się śmieję. Ach. Przytul mnie. Dobra. Chciała, to proszę, dostaję. Dzięki bardzo, potrzebowałam tego. Zawsze, żeby dobrze z tym radzić, coś tego typu, okej. Okay. I Gwen wraca. Na łódź. Ja też nakarm ją. Nakarm ją, bo chyba jest głodna bardzo. Kawą albo popcornem. Czyli popcorn. Co? A, dobra. Pomimo tego, że się stawię jeszcze od mikrofonu już po wszystkim. Dobra. Jedz swoje ciasto. No i wracamy. Chociaż nie ukrywam, chciałbym tak wejść tutaj po ten ostatni schemat, ale klucza nie ma. Podejrzewam, że on właśnie będzie... Ktoś się tu pojawił, więc może trzeba z nim pogadać. Co jest? Straciłem swój dom przez ciebie, co? Ta przyjaciółka go nie używała. Powinien być mój. Mam prawa, wiesz o tym? Teraz ta stara sknera wyrzuciła mnie? Wróciłem do bycia ogrodnikiem. Ale największym problemem jest to, że mój dom jest zablokowany. Zniszczę kłódkę i odzyskam moją godność pewnego dnia. Zostaw mnie w spokoju, muszę tu kiedyś wrócić. Co to jest? Something to write. Nie, to nie jest to. Dobra. Aha. A, chodzi o to, że musimy poczekać, aż on tutaj zepsuje kłódkę, żeby tam wejść po ulepszenie. Przy okazji możemy wrócić do Alberta, żeby odkryć nowe schematy. No do stoczni, po nowe schematy. Do tego rekina, co on tam przy statku majstruje.
O, węgiel się usmażył. Też pogadamy z Gwen. Odbiorę usmażony węgiel. Na tym chyba skończymy taki krótszy odcinek wyjątkowo. Będą oczywiście następne. Nawet prawdopodobnie zaraz do nich siądę. Ale no. Po prostu najpierw popłyniemy do Alberta, ulepszymy stół z schematami. No, proszę cię, ty nie możesz prowadzić rozmów, a klikasz specjalnie. Słuchaj, to przyjdzie ci dosyć szokująco, ale jestem gotowa, by odejść. Nie. Nie. Gwen, błagam, nie. Ja się poryczę. Nie mogę z tym walczyć więcej. Ale to okej. Okay. Wiem, że jesteś ze mną. Zaprowadź mnie do wiecznych drzwi, gdzie spotkam Harona. Jestem gotowa. Tak mi się wydaje. Czyli... Nie. Stella jest gotowa, by odejść. Nie Stella, Gwen. Gwen, Boże. Wiesz co? Co by miało być, nie być? Musimy, ja rozumiem, ale... Nie będę robił takich głupich, polsatowskich cięć. Płyniemy tam po prostu. Prawdopodobnie się poryczę. To się porycz, siostra, ale... Niestety... O co chodzi w tej grze? A teraz idź podlej tą... tajemniczą roślinkę tam na dole. Ale... Jak w ogóle... Dla mnie takie momenty są po prostu wzruszające. Ja rozumiem, ale... Taka jest kolej tej gry. Wiem. Po prostu... Pewnie za każdym razem, kiedy ktoś będzie odchodził. Ja cię rozumiem, tylko w tej grze każdy pewnego dnia odejdzie. Nie. O to chodzi, aby zagnione dusze spełniły swoje ostatnie pragnienie. Dobra, wiecie co? Mamy 26 minut. Cięć. Ja muszę to pokazać, więc widzimy się już, jak będziemy na miejscu po prostu. Oto i jesteśmy. Drzwi wieczności, wieczne drzwi. Jak Złotek zwał. Miejsce, w którym wszystko się zaczyna i kończy, jak to sam Haron określił. Powiem szczerze, nie wiem, czy się cieszę z tego, że dotarliśmy do tego etapu, czy jednak smucę. Ale niestety, jest to konieczne. Stella. Okej. Okay. Oto jesteśmy. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że czekałam na ten moment, by w końcu nadszedł. Wcześniej lub później. Czy będziesz mi towarzyszyła? Tak. Dziękuję. Musimy towarzyszyć. Oj, żeby wszyscy się zbierali chyba na to? Tak. Tak, na to wygląda. Jesteśmy. Stella, spraw, spójrz. Słuchaj, jest coś, co chciałem ci dać. Zazwyczaj chowałem ten przedmiot w swoim starym pudełku pozytywce. Nie wiem dlaczego, ale zawsze... Wydawało mi się, że najlepiej by był w jakimś ukrytym miejscu. Proszę, weź go. Moja... zapalniczka. Nie myślałem o tym w starym złomie przez jakiś czas, coś tego typu. Prawie nie działa. Ukradłem go ojcu, kiedy miałem 12 lat. Proszę, używaj go, by mnie zapamiętać. W dobrych czasach, w złych czasach. One są... one... egzystują razem. Przeplatają się. Jeśli czegokolwiek się ode mnie nauczyłaś, to powinno być to. Tak, zbierałem się na to, żeby ją pożegnać. Oj, nie. Ja nie byłem gotowy na ten moment. Ale niestety. Niestety. Musi być. I mamy w sumie teraz już to w formie scenki. Wygląda to, że nie mogę od tego uciec. Czyż nie? Jestem tu, teraz. Znasz mnie. Nigdy nie byłam tą, która rozwodzi się nad przeszłością. Głównie dlatego, że zawsze wydawała się dla mnie przytłaczająca. Nie jestem w stanie tego przetłumaczyć, nie jestem pewien, poza emocje i tak dalej. Ale nawet w tym momencie nadal się zastanawiam. Nie wiem, czy próbowałam połączyć to wszystko. Znaczy, już trochę gubię kontekst. Byłam taka pewna tego. Moja opinia nigdy się nie zmieniła. I wiesz, co zawsze mówiłam? Ludzie przychodzą i odchodzą, ale nie zwracają na siebie uwagi. Nigdy tego nie robili. Są tylko i wyłącznie paralelne, czyli można powiedzieć
Jak to się nazywa? Alternatywne rzeczywistości, chyba paralelne, to było coś, jak to było przy sobie, istnieje. No nie jestem pewien, jest po prostu. Dziś naprawdę jestem oskarżony przez to, co się stało. Równoległe, czy tam przyległy do siebie w najlepszym przypadku. Cóż. To wszystko jest po prostu gadanie bez sensu. Teraz to widzę. A ty jesteś dowodem na to. I nie tylko ty. Matka też się. Też się troszczyła o coś tego typu. Na swój własny sposób. A inni tutaj, nawet biorąc pod uwagę okoliczności, dalej nie wiem, co z ojcem. Powinnam chyba mu w tym momencie przebaczyć. Odnaleźć ostatnią cząstkę siły we mnie. Uczyniłoby mnie to lepszą osobą. Zrobiłoby to jakąś różnicę. Może. Ale po tym wszystkim nie wydaje mi się, żeby mnie to obchodziło. I nie ma to znaczenia. Bo miałam swoją najlepszą przyjaciółkę po mojej stronie. Miałam ciebie. Jesteś cudowną osobą, Stella. Moje życie nigdy nie byłoby takie same bez ciebie. Światło, którym pokazałaś, było więcej niż ostoją. Było przewodnikiem. Tylko byłam zbyt ślepa, by to zobaczyć. Moje cienie były zbyt odwrotne, czy zbyt mocne? Nie jestem pewien tutaj. Dobrze. Oto idę. Nie mogę tego przyciągać. Nie. Ja tego nie chcę. No ale muszę niestety. Dadzej siostra. Dziękuję, Stella. Dzięki za przeprowadzenie mnie tutaj, nawet jeśli nie chciałaś. Dzięki za kopanie mnie w tyłek i podburzanie mojego ego. Nie zapomnij o tym, że kocham cię najbardziej jak mogłam. Żegnaj, przyjaciółko. Do zobaczenia po drugiej stronie. O, ta muzyka. No i odeszła. Tyle ją widzieliśmy. Wow. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja, by się z nimi wszystkimi spotkać. Moim zdaniem to byłby dobry motyw. Po prostu udało się ukończyć wszystko i my dołączamy do nich po prostu. To byłby piękny motyw, ale... No nie wiem, jak to będzie. Co jest? No, konstelacja. Wow. Naciśnij E. Nie wiem. Wow, nie, ja normalnie nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Wow. Co? Nie wiem. Aha. Wspomnienia, cała historia chyba, różnych elementów. Czy tutaj możemy poznać jakby historię jeszcze ze zwykłego świata, z życia? Jezu, ta gra jest super, piękna. Nie, zdecydowanie numer jeden, nawet Baldur's Gate tego nie przebije. Na pewno. Siostra, ty tutaj nie mów, ty się nie znasz na dobrym guście, jeśli chodzi o gry często. Ale to mnie po prostu zachwyca. Wow. Nie, wiecie co, gdybym potrafił dobrze edytować film, robić jakieś efekty czy coś, bym stworzył nawet, powiedzmy, jakąś topkę czy cokolwiek. Po prostu, żeby podsumować ten rok, pokazać, co mi się najbardziej podobało z ogrywanych gier, co było najgorsze. I tego typu. Proszę, twoja kolej, możesz spróbować to aktywować. Aha, czyli ty jak to aktywujesz, to nic nie robisz. Chyba to są pokazane Stella i Gwen razem. Czy coś. I teraz co, tędy? Nie wierzę.
Nawet w takich momentach ja po prostu nie potrafię skakać prawidłowo. Wow. Okej. Co to ma być? Co to za jakaś... Nareszcie się spotykamy. Twarzą w twarz. Od tak dawna cię obserwowałem, obserwowałam. Nie jestem pewien jeszcze płci tego czegoś. Stella. Blisko, lecz jednak daleko. Zachowałeś swój dystans. Ale wiedziałeś, że tu jestem. Ukryty w każdym cieniu, czy ukryta. Dalej podkreślam, nie wiem jak jest płeć. Będąc w każdym ciszy coś tego typu. Nie jestem pewien, po prostu jestem wstrzęsiony naprawdę. Od samego początku byłam częścią ciebie. Czyli to było wewnętrzne zwierzę Stelli? Bardzo prawdopodobne. Bardzo możliwe. Nawet mimo tego, że moja egzystencja była tylko jak jakaś obca myśl. Tak jak twoi kochani otaczający ciebie opieką i no ogólnie takimi różnymi tym wszystkimi, no czekałem, dalej nie wiem, będę to podkreślał chyba na każdym kroku. Cicho. Twoja radość, twoja duma, twoje szczęście. Momenty śmiechu. Bliss, nie pamiętam teraz tego słowa, wybaczcie, naprawdę. Rozłąki, może być tak, nie jestem pewien. Przyjaźni. Odeszły. Wiem, że... Prączę się za bardzo. Że to wszystko jakby było wczoraj. Ale... Klepsydra się odwróciła. I w końcu... Mnie odnalazłaś. Idź. Jeszcze się do końca nie przewróciłem. Ponów swoje obowiązki. Kontynuuj ze swoim dystansem pełnym gracji. Jeszcze się spotkamy. Niebawem. Przewoźniku dusz. Aha. I zdradzili co to jest. To jest Hades. Czyli to jest Bóg Śmierci. Jako tako. Też z mitologii greckiej, albo Bóg Śmierci. Spirit Flower. A, tak, bo teraz tutaj... Czyli pogłębia zostały teraz takie rośliny. Nie wiem, o co z tym chodzi, lepiej to zostawmy. Ja jedno zabrałam. No, ale właśnie chodzi o to, że ewentualnie zbierając, ale nic więcej. No, jak mówiłem, rybne kary. Wiecie co? Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Hej, hej, do następnego.